Co zobaczymy w dzisiejszym serwisie? Będziemy zachęcać Państwa do głosowania na Płoński PEC w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018. Powiemy, co zostanie zrobione w ramach planowanej rekultywacji boiska przy Płonce. Pokażemy laureatów 18. edycji konkursu Bóg, Honor, Ojczyzna. Powiemy także, jak w Płońsku będzie można spędzić nadchodzącą majówkę. Jeszcze tylko przez 2 dni można głosować w konkursie Top Inwestycje 2018. Modernizacja systemu ciepłowniczego w Płońsku znalazła się wśród 30 najciekawszych inwestycji komunalnych w Polsce. Płoński PEC mierzy się w konkursie z inwestycjami w takich miastach jak Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Gliwice czy Bydgoszcz. W ramach płońskiej inwestycji wybudowano pierwszy w Polsce kocioł wodny WR7EM, który spełnia europejskie normy emisji spalin. I to jeszcze nie wszystko. Samorząd miasta Płońsk zgłosił do rankingu Top Inwestycje Komunalne 2018 inwestycje realizowane przez Miejską Spółkę Ciepłowniczą w Płońsku, polegającą na budowie kotła na miał węglowy WR7EM o sprawności około 80%, bardzo dynamicznego. Ta sprawność nie maleje przy małym i przy dużym obciążeniu, jest taka sama. Zainstalowano również dodatkową turbinę do produkcji energii elektrycznej, tak zwaną małą turbinę synchroniczną. I zainstalowano nowoczesny system oczyszczania spalin z siarki według bardzo nowoczesnej technologii. Łączna wartość inwestycji to około 11 milionów. Wszystkie te inwestycje spełniają już normy z 2025 roku, normy unijne. I rocznie tylko dzięki tym inwestycjom, oprócz korzyści finansowych, innowacji, które wprowadzają, ale zaoszczędzimy spalanie około 2200 ton miału węglowego, który musiałby być spalany, gdyby tych inwestycji nie było. Efekt ekologiczny to poprawa czystości powietrza w Płońsku i okolicy, a także znaczne ograniczenie smogu. Wymieniono też w dzielnicy przemysłowej starą sieć ciepłowniczą. Głosować można przez internet na stronie www.portalsamorządowy.pl. Z każdego komputera można oddać jeden głos. No każdy głos się liczy, bijemy się w cudzysłowie z dużo większymi miastami, które też mogą poszczycić się no nie byle jakimi inwestycjami w dziedzinie gospodarki komunalnej. No jednak bliższa koszula ciału i liczymy tutaj na lokalny patriotyzm i na to, że płońszczanie zagłosują na PEC. Głosować można do 2 maja do godziny 12. Celem konkursu jest pokazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. W tej edycji brane pod uwagę są inwestycje proekologiczne, antysmogowe oraz rozwijające idee Smart Cities. Trawiaste boisko w dorzeczu rzeki Płonki przy moście na ulicy Kopernika wkrótce zostanie zrewitalizowane. Radni Płońska przeznaczyli na ten cel 80 tysięcy złotych. Za te pieniądze uda się zrekultywować nawierzchnię boiska, wyrównać teren za bramkami i całość ogrodzić siatką leśną. Ogrodzenie ma uniemożliwić wchodzenie na teren osobom postronnym. Chodzi głównie o właścicieli psów, którzy ulubili sobie to miejsce na spacery ze swoimi pupilami. W tej chwili stan tego boiska nie pozwala na to, żeby odbywały się tu jakiekolwiek treningi czy też mecze piłki nożnej. Mamy zamiar je zrewitalizować na tyle, aby było możliwe tutaj trenowanie zespołów piłkarskich, zwłaszcza tutaj klubów, które działają na terenie miasta Płońska, a także w te najmłodsze roczniki, żeby mogły tutaj rozgrywać swoje zawody sportowe. O remont boiska prosiły płońskie środowiska piłkarskie, które podkreślały, że przybywa dzieci i młodzieży w klubach, natomiast brakuje miejsc do treningów. Boisko ma również być alternatywą dla dużego boiska na miejskim stadionie, które czeka kompleksowa modernizacja. Mamy już projekt i pozwolenie na budowę, na modernizację kompleksową stadionu i wcześniej czy później staniemy przed dylematem, w którym miejscu w Płońsku czy na jakich terenach będą mogły trenować dzieciaki i młodzież uprawiająca piłkę nożną. Jest to nasza taka alternatywa, która jest w pobliżu obiektów sportowych, umożliwi tutaj korzystanie z pozostałych kompleksów, z szatni, z całej infrastruktury, a rozgrywki i treningi będą mogły być prowadzone tutaj, oczywiście po dokonaniu prac modernizacyjnych. Rekultywacja boiska ruszy w najbliższych tygodniach. Poległo polskich żołnierzy,
konkurs Bóg, honor, ojczyzna w dziejach kultury narodowej zyskał pełnoletniość. W minioną środę w Szkole Podstawowej nr 4 imienia papieża Jana Pawła II w Płońsku odbył się 18. finał tego konkursu. Jest taka bardzo duża wartość, jeżeli jest ciągłość działania. Jak to są miary zapewne, raz to jest, często się udaje robić coś w długim okresie czasu, dość konsekwentnie, realizować te same cele jest już znacznie trudniej. Gdybyśmy podsumowali rok jubileuszowy, jest takie miejsce do podsumowań, chociaż nie jubileusz konkursu, ale to niedługo, to ileż to setek uczniów wzięło udział w poszczególnych edycjach i z gimnazjum papieża Jana Pawła II, a ostatnio bardzo licznie również uczniów innych szkół z naszego miasta i z powiatu. Celem konkursu jest kształtowanie w młodym pokoleniu uczuć patriotycznych i postawy humanizmu wyrażanych szacunkiem dla rodzimej historii, kultury i tradycji. Aby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości, tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem Wolność jest w nas. Konkurs Bóg, honor, ojczyzna w dziejach kultury narodowej wpisał się na stałe w tradycję naszej szkoły, a patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz miasta Płońsk pan Andrzej Pietrasik oraz proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Płońsku ksiądz Zbigniew Sajewski. W wyjątkowym na polski jubileuszowym 2018 roku, aby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości, tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem Wolność jest w nas. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 60 uczniów ze szkół powiatu płońskiego. Artyści oceniani byli w trzech kategoriach: fotografia, praca plastyczna oraz montaż słowno-muzyczny. W kategorii fotograficznej zwyciężył Antoni Bajer ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie, w kategorii plastycznej Julia Męczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku. Także grupa z tej szkoły przygotowała najlepszy montaż słowno-muzyczny. Zapytaliśmy mieszkańców Płońska o ich plany na majówkę. Co można w Płońsku robić w majówkę? Można do kina iść, które jest tutaj obok. Nie wiem, z koleżankami na pewno się będę spotykała, do restauracji pójdziemy sobie jakieś, więc coś w tym stylu. Raczej aktywniej w miejscu zamieszkania. Raczej aktywnie, tak, będziemy jeździć rowerem, może wybierzemy się trochę na Mazury. Nie wiem, jak będę miał czas wolny, to na pewno sobie zajęcie znajdę. Jakiś rower, jakiś wyjazd wspólny z żoną, nie ma problemu, ja sobie poradzę. Ciekawą ofertę dla tych płońszczan, którzy nie wyjadą na majówkę z miasta, przygotowało Miejskie Centrum Kultury. A przede wszystkim zapraszam do kina, gramy premierowo Avengersów. A z rzeczy typowo majówkowych to po raz drugi startujemy z dancingiem. 1 maja wracamy do słusznie minionych czasów, ale jednak dość urokliwych, jak się okazuje, także dla płońszczan. I zapraszamy na dania z poprzedniej epoki, ale serwowane oczywiście świeże i robione przez Karmę Kultury. Ale przede wszystkim na dancing, przygrywać do tańca będą muzycy, którzy w naszym studiu nagrań ćwiczą. Również tacy, którzy grali na faktycznych płońskich dancingach w PRL-u. Pod Łabędziem, w Róży, oni od niedawna się u nas zbierają i oprócz bumelantów i innych muzyków wszelkiej maści przygrywają na żywo piosenki z lat 60., 70. i 80. Pierwszomajowa potańcówka odbędzie się pod hasłem Ludu pracujący, wypocznij z nami. Jakie usłyszymy przeboje? Przeboje z lat 60., 70., 80. będzie to w większości polska muzyka, jaka królowała w tych latach. To są przeboje starych dancingów, czyli Gonią z Kormorany na przykład, lekkie przeboje, nie wiem, Beata z Albatrosa, ale także i trochę rockowych dźwięków z tamtego okresu, Lombard, chociażby Perfect na pewno. Przeboje takie, przy których niekoniecznie trzeba tańczyć, ale można oczywiście pośpiewać, bo to są bardzo, bardzo, bardzo znane. 2 maja MCK zaprasza na działania z nutą patriotyzmu. Zapraszamy do wspólnego śpiewania z nutką różnych piosenek, od Czerwonych Maków przez Wolność kocham i rozumiem. To takie wspólne muzykowanie, które sprawdziło się już przy okazji filmu o Młynarskim i śpiewaniu piosenek Młynarskiego. Natomiast przed tym wspólnym śpiewaniem z nutką, czyli o godzinie 16:00, zapraszamy całe rodziny do naszej galerii, gdzie będziemy wykonywać artystyczne kotyliony, które będzie można 3 maja sobie przypiąć.
Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w oficjalnych uroczystościach 2 i 3 maja. W sposób szczególny organizujemy Święto Flagi. To święto jest dedykowane szczególnie młodszym płońszczanom. Przychodzą tutaj w przedurząd delegacje przedszkoli, szkół, ale wszystkich chętnie widzimy. Jest nas kilkuset i świętujemy barwy narodowe, Święto Flagi, po to, żeby uczyć młodych od początku do tego, że trzeba je szanować i do tego i uczyć ich, czym są barwy narodowe, jakie mają znaczenie, jaką tradycję. Zazwyczaj jest tutaj krótkie wystąpienia, uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, no i świętowanie. Miejskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczną się o godzinie 10:00 uroczystą mszą świętą w kościele świętego Michała Archanioła. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicami miasta pod pomnik Konstytucji 3 maja u zbiegu ulic Wolności i Płockiej. Pod pomnikiem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 maja zostaną złożone kwiaty. Podczas uroczystości wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z mażoretkami oraz Ludowy Zespół Artystyczny Płońsk.